W ostatnią niedzielę maja, jak co roku, do piekar śląskich, do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, do Matki Wszystkich Ludzi Pracy przybyła rzesza pątników. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Stanowa pielgrzymka mężczyzn przybywa do pani piekarskiej od 1947 roku. Zawsze towarzyszy jej aktualne dla wszystkich przesłanie. Tegoroczna pielgrzymka jest organizowana pod hasłem Rodzina Miłością Wielka. Jest to hasło zaczerpnięte z metropolitalnego roku rodziny, które ma miejsce w trzech diecezjach: archidiecezji katowickiej, diecezji opolskiej i diecezji gliwickiej. Ale jednocześnie dziękujemy w tym roku Panu Bogu za dar kanonizacji. Podkreśla ksiądz Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Przybyłych pątników przywitał metropolita, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, który przestrzegł przed oderwanymi od prawa naturalnego eksperymentami uderzającymi w rodzinę. Cywilizacja zamętu w tej dziedzinie jest przedsionkiem cywilizacji śmierci, skrajnego egoizmu i wypaczonego pojęcia wolności, braku solidarności i pogardy dla prawdy. Mówił także o górnikach, którzy obecnie stoją przed widmem zwolnień. Przypomniał, że to nie pierwszy kryzys w tej branży po 1989 roku. Stąd rodzi się postulat stabilności polityki energetycznej, jasnego opowiedzenia się, czego jako państwo chcemy. Oparcia bezpieczeństwa energetycznego kraju na własnych surowcach czy na imporcie źródeł energii i samej energii. Homilię wygłosił prefekt Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Opierając się na tekstach liturgicznych, podkreślił, jak ważną rolę pełni codzienny język, a słowa mogą mieć dobroczynną i niszczycielską moc. Nie trudno zauważyć, ile zła dokonuje się językiem w naszych wzajemnych relacjach, w rodzinie, w miejscach pracy, w życiu społecznym, politycznym, w mediach. W dalszej części homilii przywołał słowa papieża Franciszka, który przestrzegał przed grzechami języka. Przypomniał, że oszczerstwo, pomówienie i obmowa, zniesławienie są grzechami śmiertelnymi i wyrządzają długo zła. W przemówieniu do przedstawicieli mediów najgorzej jednak ocenił dezinformację. Dezinformację, która jest mówieniem półprawdy. Do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej przybył także ksiądz arcybiskup Ignatius Chama z Zambii, którego zaskoczyła ilość pątników. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, że ta celebracja, ta pielgrzymka jest tylko dla mężczyzn, byłem troszkę zaskoczony i zdziwiony, jak to jest możliwe. I z ciekawością czekałem, ale kiedy naprawdę to zobaczyłem, tą ilość tych wszystkich mężczyzn, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Pan Franciszek pielgrzymuje do piekar od 40 lat. Do Matki Bożej Piekarskiej przychodzę, bo to już jeszcze za komuny. Zawsze się modliło o lepsze życie, o błogosławieństwo Boże. Przybyło też wielu młodych ludzi, aby swoje intencje powierzyć Matce Bożej. Na to wzgórze piekarskie pielgrzymuję po raz trzeci. Jest coś takiego w tym miejscu, że przyciąga nas do tej Matki Gospodziny Śląska. Taka radość na sercu. Tutaj u Matki Bożej Piekarskiej zawsze można naładować akumulator, naładować siły po to właśnie, by tak jak Piotr Jerzy Frassati żyć, a nie wegetować. Żyć dla Boga i z Bogiem.